Skoro już. O tym cudownym związku opierającym się na równych prawach. To znaczy ona ma prawo go kochać. Ma prawo. Ma równe prawa. Też ma prawo go kochać. Ona ma prawo również dbać o niego, nie? Równe prawa. No. Ona ma prawo również do seksu. Też ma prawo. Ona ma prawo z tego mieć przyjemność. To pojawia się czasami w tym równouprawnieniu i w tym cudownym związku taki moment, ja bym to nazywał walki o pilota. Takiej walki o to, kto rządzi. Kto będzie kierował, no przecież ona jest mądra, ma wykształcenie, ma fakultety, ma rację, ma pieniądze. Ona ma prawo rządzić. On natomiast źle się czuje jako rządzony. Jako rządzący całkiem fajnie. I on kiedyś to siłą nawet domagał się swojego prawa. Jeszcze nie tak dawno, to on potrafił równoprawnie przywalić w dziób. Teraz już nie. Teraz już nie wolno. Teraz już kobiety są mądre z natury i wiedzą, że nie wolno. I tak. Walka o pilota w związku doprowadza często do tego, że występuje, powstaje walka. A on nie jest równouprawniony. On czuje, zachowuje się tak samo, jak 10 tysięcy lat temu, kiedy mieszkał w jaskini. On wtedy, jak walczył, to walczył na śmierć i życie z przeciwnikiem lub z lwem, z tygrysem szablozębnym też walczył. Nie zawsze wygrywał, ale był gotów wszystko oddać za to, żeby wygrać. I jeżeli, drogie panie, którakolwiek z was ma zamiar walczyć z partnerem lub współzawodniczyć, to nie dziwcie się, że on przestaje was traktować jako obiekt zainteresowania, obiekt do westchnień, tylko jak konkurenta. Nie dziwcie się, że zamiast wzdychać i marzyć o jeszcze jednym numerku, to on chce udowodnić, że ma rację i przenosi się na kanapę. Amen.